Witajcie moi drodzy, jesteśmy na targach Off-Grid w Magdaleńcu u Marcina z Dobrego Projektu. Tu jest jegomość, którego myślę, że chyba niewielu z Was trzeba przedstawiać dokładnie. Mariusz z kanału Bayabongos Off-Grid. Myślę, że nie ma osoby, która nie widziała jego shortów, która nie widziała materiałów, które nagrywa, bo jest go w sieci pełno generalnie, tak? Więc słuchajcie, my zamierzamy za chwilę wejść do środka, do jego kampera. I będziemy rozmawiać na temat tego, czym jest off-grid, jak działa, dlaczego on poszedł w tą stronę. I jak będziecie pewnie wiedzieć, no nie jest jedyny, ja jestem drugim off-gridowcem, a nas tutaj na tych targach jest kilkudziesięciu. Także zapraszam do oglądania, lecimy. Słuchajcie, jesteśmy w przyczepie u Mariusza, wybitnego off-gridowca. Dzięki, że mnie odwiedziłeś. Ja się odwiedziłem, tak, udało się wreszcie, bo myśmy tak planowali już spotkać się jakiś czas temu i wiecznie jest problem, wiecznie nie ma czasu, wiecznie nie ma kiedy. Aż w końcu w na targach. Dokładnie, więc tak się udało. Powiedz, jak to się stało, że postanowiłeś być off-grid? Mam domek, który jak wiecie jest całkowicie off-grid. No i nie przełączałem się nigdy do sieci, no i właśnie od tego się zaczęło. Najpierw 15 lat temu to tylko agregat był, a jak już zacząłem wejść w fotowoltaikę, tak to już wciąga. To wciąga, jak można powiedzieć, nie będę mówił słowo na ny, bo YouTube może to, wiecie, no wciąga. To jest takie hobbystyczne i naprawdę polecam Wam. Sama przyczepa też jest, mogę jechać na tydzień i nie podłacza się do tego, bo mam na pokładzie 10 kW w akumulatorach. Także bycie off-grid to jest przede wszystkim wolność, ja to mówię. No i hobby. I tego żadne pieniądze Wam nie zastąpią. Tak jak kiedyś powiedziałem, że jedni za wędkę dadzą 10 tysięcy i też im się nie zwróci to tak szybko, bo ryba żadna nie kosztuje 10 tysięcy. Nie patrzcie na to, po prostu cieszcie się, realizujcie swoją pasję. Bo to jest właśnie to co powiedziałeś, tak? Ja też to powtarzam. To nie chodzi o to, że to ma się zwrócić. To się zwróci mimochodem. Czy to będzie trwało 5 lat, czy 7, tak, czy 9, 10, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, że daje właśnie wolność, daje niezależność, daje bezpieczeństwo energetyczne, daje komfort psychiczny, że nie musisz płacić rachunków. Żaden blackout nam nie grozi. Tak, blackout nam nie grozi, że te rachunki nie będą rosły stale, że nie wymyślą nowych opłat i tak dalej. Po prostu jesteście niezależni, mając własny magazyn energii, własną fotowoltaikę, agregat prądotwórczy. Oczywiście do niego paliwo trzeba wlać. Tak, tak. Ale to paliwo jest, tak, to jest sporadycznie używane. Raczej w okresie zimowym, prawda? No ja już miesiąc czasu, rano niekiedy i wieczorem trzeba agregat załączyć, nie? Tylko ja mam malutką instalację, ale wiadomo, jak już ktoś ma większy dom, to wymiaruje sobie to parę razy więcej, tak jak tutaj kolega. Kolega to tam ma, można powiedzieć, elektrownię atomową, wszystko ma, nie? A ja to jestem taki malutki, nie? Ale wszystko przed tobą. Tak, tak, oczywiście. Ty lubisz eksperymentować, bo z tego co widzimy na twoich materiałach, to masz tak jak motory inne, pomiar, tak. Jeden, drugi, trzeci, prawda, przetwornice. Zacząłem od przesiaków, AGM, teraz już w lifę pop. Dokładnie. Ty podobnie eksperymentujesz jak Tomek Żyłka. Tak, bawisz tak. Się tak tym, tak. Ale właśnie to jest fajne, bo to pokazuje właśnie, że ty masz tą zajawkę i dzięki temu jakby wszystkie ewentualne bariery i tak pokonujesz. Tak, i nie jestem ani elektrykiem, ani nie mam w tym, po prostu wszystko robię metodą prób i błędów, nie? Mhm. No to jest właśnie najważniejsze. I jak coś nie wychodzi, to się nie zrażasz. Nie. Tylko dalej próbujesz, tak? No czasami wiadomo, coś może nie wyjść, no to jest tylko... Tak, no niekiedy sięgam, oglądam Wasze też no, YouTube'owe programy, też macie wiedzę taką techniczną i też się uczę, nie? Bo po tak. Tak trzeba, nie? No bo to ma, właśnie to ma tak działać, że my się mamy uczyć jedni od drugich. Czasami jest rzecz, którą nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale ktoś coś zrobi, jak się uważnie ogląda materiał, tak. To się podchwyci i może film nawet nie miał większego sensu, ale ta jedna rzecz była bardzo ciekawa, właśnie bardzo fajnie ją zrobiłeś tak, na przykład, tak? I potem my to już wykorzystamy gdzieś indziej, a ty znowu zobaczysz, że na przykład u nas coś fajnego, zrobisz to u siebie. I to tak działa, więc po prostu pewne rzeczy, pewne doświadczenia dlatego są bezcenne. Dzięki YouTube'owi i w ogóle temu możemy się uczyć i działać sami też, nie? Tak. Powiedz, jaką masz pojemność tam u siebie w domu, akumulatorów i tego całego, ile masz fotowoltaiki, ile... Ponad już 4 kW, ja zaczynałem od jednego panelu 100-watowego kupionego i tak sobie to rozbudowywałem. Co prawda mam instalację 12-woltową, ale przetwornicę już mam 3 sztuki. Na razie nie idę w falownik, to możecie sobie zobaczyć na moich filmikach, dlaczego nie wolę na MPPT przetwarzać prąd. I już tych chyba z 15 kW już nawet mam, nie? Bo jeszcze AGM-y sobie zostawiłem. Także no, mam trochę miszmasz w tej mojej instalacji, ale wszystko działa i gwizda, można powiedzieć. Cały monitoring, kamery, wszystko jest
I tak jak mówię, agregatów też możecie zobaczyć sobie, zajechałem z 6 sztuk chyba, nie? Przez tę całą moją działalność, bo też uczę się. To jest, tak. To nie jest tak, że... No, ale nie zrażam się, bo to jest fajne, po prostu prąd jest i zima, lato mam i jest okej. Okay. Nawet jak śnieg popada, to panele sobie odśnieżę. To tam, dla mnie nie ma problemu, nie? Jedni odśnieżają, tak. Drudzy nie. Różnie to na internecie. Bo to masz jakiś tracker z tego, co pamiętam. Tak, ale też ręcznie obracany. Tak. Zrobiłem sobie, kurde, 4 lata temu i jak bez podstawowej takiej wiedzy, ale nie ma żadnej tam elektroniki, ręcznie obracam. Raz rano na wschód idzie, po południu idzie na zachód i mi to nie przeszkadza. Nie muszę do niego na razie robić... To ma być proste i działać, nie? Tak. Więcej... Ale nawet tak zrobiłeś. Analizowałeś, ile energii więcej daje ci to dzięki temu, że po prostu masz wschód, masz południe, masz zachód. Bardzo dużo daje. Ja mam instalację tak ustawioną, że i tak jest. Mamy na wschód, już o 5.30, 6 rano, jak niekiedy, jak zrobiłem filmik, kawę piję, to już mam ładowanie. Na południe to mam większość paneli, a później mam część też na zachód, że godzina 19 wieczorem i jeszcze mam ładowanie, bo dla mnie każdy kilowat jest ważny, nie? Jak to było w Gliwiowcu? Tak. A teraz już luty, marzec, to już w ogóle agregatu nie musiałem załączyć i energii mam aż za dużo, mógłbym sąsiadowi dawać za darmo, nie? Mhm. Bo tego nie mam auta elektrycznego jeszcze, żeby pompować, nie? Także, kurde, wszystko do pracy, ładowarki, wszystkiego, no prądu jest pod dostatkiem, naprawdę jest i to przede wszystkim jest satysfakcja, to cieszy, ja naprawdę. To jak ja bym miał tą przyczepę nową i tu by było wszystko na jeden przycisk, to by mnie to nudziło. A tu jest tak wszystko, ta instalacja dziwnie porobiona, co tylko ja wiem, jak to odpalić, ale to działa. Ja sobie pojadę na tydzień na Syberię i mi prądu wystarczy na przykład, tak. Nie? Co prawda przyczepa może się rozlecieć. A przede wszystkim co masz? Masz stabilne napięcie. Tak. Masz na wyjściu 220, 230, jak ustawiłeś, tak. Prawda? I nie boisz się, że masz wahania, że masz skok, a mało tego, mam jeszcze w domku instalację na 12 V LED-ową, że na przykład jest ładowanie do akumulatorów, a nie... Jak to można powiedzieć, nie muszę jej przetwarzać od razu, bo i telewizor może działać na 12 V, i laptop, co mam na 12 V. Dużo jest rzeczy, co na 12 V. Przetwornicę to w sumie też załączę, żeby po prostu, nie wiem, ogrzewanie, czy tam coś więcej, czajnik, czy ten. Ale typowo ogrodowiec może sobie radzić, że trzeba też mieć gaz, nie? W butlach albo gdziekolwiek. Tak, to nie tylko jest prąd, nie? Wodę też trzeba po prostu, nie wiem, własną studnię mieć, a nie tylko być podłączonym do tego. Też nad tym myślę. Dużo jest. Tu akurat na targach u Marcina byście zobaczyli. Szamba są eko. Tak. Całkowicie od sieci się odłączyć i mieć na ten system, tak powiem. Tak jest, no bo to idziemy w kierunku bycia prepersem, w kierunku bycia takiego survivalu, prawda, żeby umieć zadbać o siebie, umieć sobie, nie wiem, ugotować, przygotować, nie wiem, posadzić warzywa, owoce własne, własna woda, własny produkt, własne ciepło, własna oczyszczalnia. Wszystko pełna niezależność, tak? I to jest właśnie najpiękniejsze w tych wszystkich projektach. Jakaś ziemianka do przechowywania owoców, warzyw, jedzenia, w ogóle wszystko. Wiadomo, w blokach mogą mieć troszkę gorzej, ale też kiedyś w blokach mieszkałem. Są piwnice, co można mieć przetwory. Wszystko, a nie w razie jakiegoś blackoutu, sklepy pozamykane i ludzie nie będą, co tam. Tak. No, tydzień czasu i koniec. Jakiś zapas wody trzeba mieć w domu, też można mieć troszeczkę wody. Energii w blokach też można mieć. Jakieś paneli wystawić na słońce, na balkonie. To jest, kurde, wszystko, to jest temat rzeka. Naprawdę, jak ktoś już to wejdzie, a będzie miał chociaż troszeczkę... Jak to można powiedzieć, w rękach, w niewiedzy, tylko no, siły czy tam możliwości, to wszędzie może być prepersem. Ja nawet na pontonie pływam, biorę ze sobą panel i mam elektryczny ponton. Też robiłem filmiki takie. Biorę dwa panele, akumulatory i mogę sobie pływać, ile fabryka daje, nie? To jest właśnie to piękne, że mamy za darmo prąd ze słońca. Tak. Wiesz, wielu mówi, że to nie ma sensu, to nie działa, to nie funkcjonuje, albo... A słyszałem od znajomego, że to nie działa, nie? I to jest takie... Musisz sam spróbować, to spróbuj, zobacz, przekonasz się, że to ma sens. Już powtarzałem, ja kupiłem jeden panel w Julii, 100-watowy, w Julii, tak. W tym sklepie, nie? Tak, nie w Margecie, no tak. Akumulator, miałem zwykły kwasiak i tak zacząłem ładowanie i elegancko, kurde, zaczęło mi się to podobać, jeden. Później chyba w tego samego miesiąca drugi, trzeci, później następne akumulatory, później już przetwornice, 300-watowo, później coraz większe. I tak się poszło, że teraz mam, no naprawdę, prądu jest tyle, że... No, mówią, że to jest taki rodzaj choroby, nie? Tak. Że my jak zaczniemy, to nie ma końca, nie? To po prostu... Tysiące poszły grube, nie? Na to wszystko. No ale jakbyś miał policzyć... Od ilu lat się zajmujesz tym tematem? Ile minęło? Kiedy kupiłeś pierwszy panel? 5 lat temu gdzieś. 5 lat temu. Czy przez ten czas, przez te 5 lat, ta twoja inwestycja i ten wkład, który już poczyniłeś, już się zwróciły, czy jeszcze nie? Mi się wydaje, że może tak pieniężnie, nie do końca, lub częściowo, ale mówię, to jest właśnie satysfakcja z tego, że masz własny prąd, nie? Tak. Bo jak ja bym mieszkał tam cały czas w tym domku, to ja bym tą energię gdzie indziej jeszcze tak spożytkował, żeby na pewno już by to się zwróciło. Mhm. Także ja mówię, ja nawet ogrzewanie też robię na prąd za bardzo, bo to drożej wychodzi. Inne systemy są. To właśnie bycie off-grid, że tam mam ogrzewanie Sebasto, no różne, no cuda nie widzę tam robię w tym moim domku. Możecie sobie zobaczyć. Ale ogólnie
poszłem w ten off-grid, żeby mieć własny prąd i już będę go miał do końca życia, nie? I będę jeszcze siebie rozbudowywał. Tam nie szkodzi. Ja teraz jak tutaj wyjechałem, to część paneli sobie wyłączyłem, bo po co mi mają... Mam tak porobione, że mogę włączać, wyłączać i czy zdalnie, czy ręcznie, żeby po prostu... Po co ma chodzić? Nie mam komu dać, sąsiadowi albo coś. Nie, przez internet nie idzie prądu przesłać, nie? A wszystko, co jest, mam zasilone. Lodówka, wszystko, internety, wszystko chodzi, także jest okej, nie? Masz monitoring, tego możesz zajrzeć, możesz zobaczyć, co działa, co nie działa. Właśnie to jest piękne, tak? I masz tą wolność, ten komfort po prostu. Ty wiesz, że wrócisz teraz stąd, bo pojedziesz do domu i masz zasilanie. Coś polecam wszystkim na działkę, kolega też do mnie mówi, kurczę, chciałbym kamerę założyć, nie mam prądu. Ja mówię, no to podstawowa, kupujesz mały panelik, akumulatorek tego i już masz, nie? No tak. To jest, kurczę, a większy akumulator to ci starczy przetwornica, żebyś narzędzie jakieś używał, nie? Tak. Bo te powerbanki, co są nowe, żeby to tam się reklamuje, to ładnie, pięknie wygląda. Trochę są drogie. Jak ktoś ma pieniądze, niech kupuje, a jak nie, no to niech sobie sam zrobi. I ma własny prąd. Oczywiście. To jest proste. No a powiedz, przez te 5 lat trafiło ci się ileś takich awarii samoistnych, że coś się zepsuło, przestało działać, nie wiedziałeś, co zrobić, sytuacja krytyczna, tak? Jak to wygląda? Nie, u mnie nie było takiej sytuacji, żebym miał awarię. Jedynie awaria to raz mi się podłączyło, klemy po prostu pomyliłem i ten. Ale to i. Czyli czynnik ludzki zadziałał, a nie jest żadna taka awaria, żeby się coś stało. Raz mi przetwornica, nie będę mówił z takiej firmy, po prostu wentylatorki padły, ale to wymieniłem od użycia. A tak, żeby się coś popsuło konkretnego, no to nic się nie popsuło. No akumulatory się zużyły, te kwasiaki, a gemy po troszku, ale reszta jest. No ale one są generalnie na tle tanie, panele to chyba tak. Będą, kurczę, nawet teraz zrobiłem filmik o panelu, nie wiem, widziałeś, popękany. Tak. I działa, tylko nie mam go gdzieś na dachu, mam go pod kontrolą, żeby coś jak tego, wyrzucę go pewno, zutylizuję, ale do samej... Mało tego, ten popękany panel często działa o wiele bardziej wydajnie niż taki nowy. Dlaczego? Bo światło, które wpada i na pęknięcia pada, załamuje się pod innym kątem i o wiele lepiej trafia do tej powierzchni przemowej, prawda? Tak. Także popękany panel, słuchajcie, macie panele popękane, to sobie porównajcie. One często, gęsto mają o wiele większą wydajność niż nowy panel z stałym szkłem. To jest potwierdzone. Gdzieś tam na dach nie dawać. Trzeba mieć pod kontrolą. No bo się może tak, coś wydarzyć. A tak, jeżeli mamy działkę i tak dalej, tak panel pomagany jest super. Powiem, nie wiem, czy to zostawić, czy nie zostawić. Ja też powiem, ja nigdzie nie mam poużywanych te złączki MC4, czy jak to się nazywa. Wszystko mam poskręcane na kostki, pozalewane klejem w puszkach hermetycznych, żeby się nic nie stało. A dużo widzę, że te złączki po prostu, nie wiem, czy są źle spasowane, czy coś tam, nie wiem. W każdym razie nigdy tego nie używałem i tak mam. I tak powiem, że jak parę razy co odkręcałem puszkę albo coś, żeby zobaczyć, co się dzieje, jest okej, okay, nie? Bo na kostkach, zwykłych kostkach, mocno poskręcane. Tak. I też działa. I to działa, nie? No ale to wiesz, to jest twoje hobby, tak? Ty się tym bawisz, lubisz, kontrolujesz to, wiesz co zrobiłeś, więc jakby nie robisz tego zawodowo, nie robisz tego komuś, nie, że nie musisz tam, tak? Nie. Robisz dla siebie, więc jest okej, prawda? Jakby, no... Ja, wiadomo, jak będziesz miał, nie będę robił zawodowo, nie mam uprawnień, ale jakbym miał to gdzieś zawodowo robić, to by trzeba było zrobić tak jak... Zgodnie ze sztuką, powiedzmy. Tak, nie będę tego robił, chyba że komuś po przyjacielsku zrobię, ale nie zawodowo, żeby tam, nie jestem, tak jak mówię, wszędzie, to nie są moje materiały, jako żebyście tak mieli robić. Ja tego, żebyście zobaczyli, jak ja to mam. A każdy robi na swoją odpowiedzialność i dla własnego... Dokładnie. Bezpieczeństwa i żeby się cieszył tam. Zobaczcie, bo wy tego nie czujecie, tego klimatu, ale tu są sami off-gridowcy po prostu. Ja wiem, my jesteśmy zbrzykowani, my jesteśmy pozytywnie zakręceni, jak to mówią, prawda? Ale zobaczcie, ile tu jest energii zgromadzone. Na tym małym obszarze w sumie, tak? Po prostu my tu rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia, pokazujemy, co udało się zrobić, osiągnąć i tak dalej. To jest naprawdę niesamowity efekt. To się czuje taką synergię generalnie, tak? Między ludźmi, gdzie to się wszystko jakoś tak dodaje, sumuje, po prostu rewelacja. Każdy opowiada o swoich doświadczeniach, tak, ciekawych. Tak. Po prostu, no, więc słuchajcie, nie przedłużając, bo Mariusz też musi już jechać, w związku z czym, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście ja gorąco zapraszam do subskrybowania kanału Mariusza, Bajabongos, off-grid dokładnie, oczywiście gorąco proszę o liczne komentarze, subskrypcje, łapy w górę, prawda, niech to się kręci, niech się to wszystko niesie, no i oczywiście pamiętajcie, że tego typu imprezy, tego typu spotkania są tu co roku, my zapraszamy, można się też z nami zawsze spotkać, pogadać, przybić piąteczkę, żółwika, co tam chcecie. Pamiętajcie, wolność to off-grid. Dokładnie tak. I to jest przyszłość. Tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć. Cześć. Dzięki. Dzięki też.